Cześć, dzień dobry, z tej strony Julita i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Drogi Pamiętniku. Krzyczące funky, tłumy na koncertach, a na scenie boys band. Już od dekad na rynku muzycznym pojawia się grupa, która szczególnie zarysowuje się w branży, czasem urastając nawet do kultowych zespołów. W latach 60. byli to The Beatles, a w 90. Backstreet Boys. Na czym polega fenomen boys bandów? Najpierw spróbujmy wyjaśnić, czym właściwie jest boys band. Jest to grupa muzyczna utworzona z młodych mężczyzn, których twórczość skierowana jest głównie do nastoletniej publiczności. Często wyróżniają się motywem przewodnim całego zespołu, nieskazitelnym imidżem i układami tanecznymi. Jako pierwszy boys band do historii przeszedł zespół New Kids on the Block. Grupa powstała w 1984 roku w Bostonie, a w składzie znaleźli się Jordan Knight, Jonathan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg i Danny Wood. Pierwszy do zespołu Maurice'a Starra został wybrany Donnie Wahlberg. Ich pierwsza płyta z 1986 roku pod tytułem New Kids on the Block nie odniosła sukcesu, dlatego zespół spróbował swoich sił z singlem Please Don't Go Girl. Piosenka w klimacie R&B znalazła się na 10. miejscu listy Billboard w roku 1988. Grupa mierzyła się z oskarżeniami o playback i inne insynuacje, które finalnie okazały się nieprawdą. Jednak to odbiło się na ich wizerunku, a Jonathan miał nie radzić sobie z sytuacjami, jakie przynosiła sława. W 1994 roku grupa została rozwiązana. W 2008 roku powrócili z nowym albumem, a najnowszy został wydany w maju 2024 roku. Członkowie określili krążek jako najbardziej dojrzały w całej ich karierze. W 1957 roku powstał zespół The Quarrymen, w którego skład wchodził Paul McCartney i John Lennon. W 1958 roku do zespołu dołączył George Harrison, a potem doszedł jeszcze perkusista Peter Bess. Zespół w 1960 roku zmienił nazwę na The Beatles. Młodzi muzycy występowali wtedy w klubach, a w 1962 roku zyskali menedżera. Potem doszło jeszcze do zmiany w składzie i perkusistą został Ringo Starr. W 1963 roku wydali debiutancki album Please Please Me, który okazał się sukcesem. Wydawali kolejne albumy, a w 1964 roku ruszyli w trasę koncertową. Zaczynając od prostych piosenek popowych, eksperymentowali tak, że ich muzyka wywarła ogromny wpływ na przemysł muzyczny. Piosenki Beatlesów, takie jak Yesterday, Help czy She Loves You, do dziś są inspiracją dla muzyków. The Beatles to pierwszy w historii zespół, który stał się światowym fenomenem. Do tego stopnia, że wykształciło się zjawisko Beatlemanii. Producenci wywęszyli w tym idealną okazję marketingową, a na półki trafiały liczne gadżety. Beatlemania odznaczała się fanatyczną miłością, którą głównie dziewczęta darzyły swoich idoli, do tego stopnia, że wytworzyła się subkultura. To z pewnością przyczyniło się do rozwoju boys bandów na świecie. Jeden z popularniejszych zespołów z lat 70. to grupa założona przez braci. Jermaine, którego później zastąpił Randy, Marlon, Jackie, Tito oraz Michael ujęli publiczność układami tanecznymi i wpadającymi w ucho melodiami. The Jackson 5 powstało w 1964 roku
I chłopcy zdobyli ogromną popularność dzięki energii, jaką prezentowali podczas występów. Ich hity takie jak I Want You Back czy ABC uwielbiane są do dziś, a połączenie soulu, funku i popu wprawia w wesoły nastrój i bez wątpienia porywa do tańca. Zespół rozpadł się w 1990 roku, ale ich twórczość wywarła wielki wpływ na dzisiejszą muzykę. Umieszczanie tej grupy wśród boys bandów budzi jednak mieszane opinie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. Kolejny zespół, o którym chcę powiedzieć, był fenomenem w latach 90. Do dziś rozpatrywany jako jeden z najpopularniejszych boys bandów. Grupa Backstreet Boys powstała w 1993 roku na Florydzie. Tam członkowie poznali się i zagrali pierwszy koncert. Grupa w składzie AJ, Howard, Nick, Kevin i Brian zdobyła popularność w 1996 roku po wydaniu debiutanckiego albumu Backstreet Boys. Koncertowali w Europie, Azji czy Australii, a ich wizerunek grzecznych chłopców czasem urozmaicali, co widoczne jest w teledysku do Everybody. Tam zastosowali liczne gotyckie nawiązania. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. W 2006 roku z zespołu odszedł Kevin, a od 2012 roku działają ponownie w oryginalnym składzie. Ich muzyka w latach 90. przyciągała nastolatki, które przez lata zostały z zespołem. Utwór I Want It That Way uzyskał miano kultowego, a Backstreet Boys wciąż przyciągają szeroką publiczność. Kolejnym boysbandem, który także uformował się na Florydzie, jest grupa NSYNC. Zespół powstał w 1995 roku i obok New Kids on the Block czy Backstreet Boys bardzo szybko zyskał popularność. W skład zespołu wchodzą JC, Joey, Chris, Lance oraz Justin. Ich drugi album No Strings Attached sprzedał się w milionie kopii w jeden dzień. Takie hity jak Gone czy It's Gonna Be Me trafiały na listy przebojów i długo utrzymywały się w notowaniach. W sumie wydali 5 albumów i sprzedali około 50 milionów płyt na całym świecie. W 2002 roku zakończyli działalność, ale w 2023 po wielu spekulacjach powrócili z utworem Better Place. I'm so excited to see you excited.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Kolejny zespół, o którym chcę wspomnieć, powstał poprzez program X Factor. W 2010 roku 5 chłopaków przyszło na casting właśnie do tego programu. Każdy z nich solo, a za sprawą jednego z jurorów połączyli się w zespół. W składzie Harry, Niall, Louis, Zayn i Liam. Brytyjsko-irlandzki boysband One Direction zdobył ogromną popularność i rzesze fanek po tym, jak w 2011 roku wydali swój debiutancki utwór What Makes You Beautiful. Ich album Up All Night stał się najszybciej sprzedawanym albumem w 2011 roku w Wielkiej Brytanii. W sumie wydali 5 albumów, kilka książek, a także film. W 2015 roku z grupy odszedł Zayn, a w 2016 zespół wstrzymał działalność. Członkowie zaczęli rozwijać solowe kariery, ale fani One Direction wciąż wspierają ich twórczość. Nikt nie przypuszczał, że ta grupa stanie się światowym fenomenem, a na pewno nie oni sami. Jak do tego doszło? BTS, południowo-koreańska grupa, jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym K-popowym zespołem. Zadebiutowali w 2013 roku po kilku zmianach w składzie, bo proces tworzenia zespołów w K-popie jest bardzo złożony i to temat na osobny odcinek. Przed debiutem członkowie zespołu zamieszczali w sieci covery, a także zaczęli rozwijać relacje z potencjalnymi fanami. 13 czerwca 2013 roku zaś ukazał się utwór No More Dream. BTS przebyli długą drogę, aby zyskać międzynarodową popularność. Obecnie są zdobywcami wielu nagród, mieli wiele tras koncertowych, a ich układy taneczne do utworów takich jak Blood, Sweat and Tears, Dope czy Dynamite są naśladowane przez fanów na całym świecie. Zespół wyróżnia się dbałością o szczegóły, nieskazitelną prezencją sceniczną i skomplikowanymi układami tanecznymi. Ich występy przyciągają fanów z całego świata, którzy z dużym zaangażowaniem śledzą i wspierają każdy krok zespołu na polu artystycznym. Poza działalnością zespołu członkowie prowadzą także solowe kariery. Obecnie RM, Suga, J-Hope, Jimin, Taeyong i Jungkook muszą odbyć obowiązkową służbę wojskową. Jin tę powinność już wypełnił i najprawdopodobniej pracuje nad nową muzyką.
Zwykle proces tworzenia boysbandów jest długi, a pomysł na grupę powstaje zanim dobierze się członków. Panowie, którzy trafią do zespołu, są wybierani na drodze castingu. Tam wybiera się najlepszych z najlepszych, zwracając uwagę nie tylko na umiejętności muzyczne, ale też wygląd. Większość tych grup od momentu powstania ma określony styl, image, który ma wyróżnić ich na rynku muzycznym. W przypadku boysbandów dba się też o relacje z fankami, które zwykle są grupą docelową takich zespołów. Bardzo często idole uwodzą publiczność poprzez śpiew, taniec, ale też uroczy uśmiech, trafiając wprost do serc swoich fanek. One zaś kupują merch, upodabniają się do swoich idoli i biorą udział w licznych challenge'ach tanecznych czy wokalnych. Często chcą być zauważone przez swoich ulubionych artystów, a to prowadzi nieraz do niebezpiecznych sytuacji. Należy pamiętać, że wizerunek to zaplanowana strategia. Pod tym imidżem scenicznym jest po prostu człowiek. Dajcie znać, czy lubicie boysbandy i który jest Waszym ulubionym. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego.